Szanowni Państwo, data 7 czerwca nie została wybrana przypadkowo. Tego dnia 1511 roku Jan Sapieha otrzymał z rąk króla Zygmunta Starego przywilej utworzenia miasta Kodnia na mocy prawa magdeburskiego. Dziś mija 513 lat od tego wydarzenia. I choć od wielu lat Kodeń już nie jest miastem, jednak warto o tym pamiętać. Warto także wiedzieć, kim byli Sapiehowie i jakie znaczenie mieli dla Kodeńszczyzny i okolicznych miejscowości. Herb Lis jest jednym z 47 herbów adoptowanych przez bojarów litewskich na mocy Unii Chorodelskiej z 1413 roku. Były dwie odmiany tego herbu. Herb szlachecki zawołania lis ze strzałą na tarczy herbowej z wieńczonym serwetką lisa. I tutaj niespodzianka, tego herbu używali Ruszczycowie. Byli właściciele osady młyńskiej Kodeń, którą od nich zakupił Jan Sapieha oraz herb lis na płaszczu książęcym z mitrą, który przynależał książęcemu rodowi Sapiehów, właścicieli Kodnia, przez niemal 300 lat. Na powstanie Panteonu Sapieżyńskiego złożyło się kilka czynników i ogrom pracy wielu osób. Zaczęło się od mojego pomysłu, a inspiracją był pomnik Powstania Styczniowego, znajdujący się w Hannie. Pomyślałam wówczas, że fajnie byłoby, gdyby w przestrzeni Kodnia również pojawiły się rzeźby. Potem powstała idea, aby byli to Sapiehowie. Chciałam zaakcentować ich obecność w naszej gminie, aby naocznie przybliżyć mieszkańcom i turystom ten zacny rukt, który odegrał niemałą rolę w dziejach naszej gminy. Dziś z dumą patrzę na te figury, bo wiem, ile pracy i wysiłku kosztowała mnie realizacja tego projektu. Ten panteon to wynik pracy nie tylko mojej, ale także wielu osób, które na kolejnych etapach realizacji tego projektu ze mną współpracowały. Zaczęło się od wizyty u pana wójta, który wyraził zgodę na realizację tego projektu i postawienie tych figur tutaj przed Domem Kultury. Za co bardzo dziękuję, panie wójcie. Dziękuję także za przekazanie drewna na figury. Ten panteon to także wynik pracy rzeźbiarzy, którzy przyjechali do Kodnia z różnych stron Polski. Niestety dzisiaj nie mogli być z nami, bo realizują swój projekt w Krasnym Stawie, aczkolwiek wymienię ich nazwiska. Natasza Sobczak z Wejherowa, Bogusław Miguel ze Sławna, Zenon Stańko z Rybnika, Marcin Różycki z okolic Radomia, Sylwester Sowa z Włodawy i Andrzej Mirończuk z Jabłonia. Ten panteon to także darowizny od Tadeusza Witkowicza, firmy Moroszczuk Akcesoria Meblowe i Wipasz S.A., środki, jakie zapewnia nam partner wydarzenia Województwo Lubelskie Warto Być Polakiem, a także darowizny od osób prywatnych, państwa Rafałko i pani Beaty Kupryś. Ten panteon to czyn społeczny mieszkańców Kodnia, Rafała Pawelca, Dariusza Mackiewicza, Waldemara Szkodzińskiego, Dariusza Szkodzińskiego i Leszka Fortuny. Dziękuję także moim pracownikom, pani Izie i panu Krzysztofowi, którzy pomogli mi w malowaniu figur i przygotowaniu dzisiejszej uroczystości. To nasza wspólna praca ponad wszelkimi podziałami przyczyniła się do powstania czegoś ponadczasowego. Czegoś, co wzbudza zachwyt mieszkańców i turystów. Czegoś, czego zazdroszczą nam nie tylko w powiecie, ale i w województwie. Kultura i sztuka nie znają granic i podziałów. Proszę o tym pamiętać. I przepraszam za łamiący się głos, ale wzruszyłam się. Kodeń, piękno natury, bogactwo dziejów.
to slogan, którym zachęcamy do przybycia do naszej gminy. Kodeń i otoczenie położone są na obszarze zróżnicowanym pod względem szaty roślinnej, świata zwierzęcego, jak i rzeźby terenu. Największą wartością naszej gminy jest malownicze, unikalne pod względem przyrodniczym i krajobrazowym Dolina Bugu. Piękno nadburzańskich krajobrazów od dawna opowiadali w swoich dziełach poeci, malarze i twórcy ludowi. Stały się one także tematem licznych sesji fotograficznych. I to pierwsza część naszego sloganu. Druga część to bogactwo dziejów i właśnie to bogactwo dziejów przywiodło nas dzisiaj na miejsce, gdzie będziemy uczestniczyć w odsłonięciu panteonu rodu Sapiehów związanych z Kodniem. Początkiem bogatej historii Kodnia jest zakup na początku XVI wieku przez Iwana Sapiehę położonej nad rzeką Kodeńką osady młyńskiej rodziny Ruszczyców. W 1511 roku Iwan Sapieha otrzymał zgodę króla Zygmunta I Starego na założenie miasta Kodeń. Od tego wydarzenia rozpoczął się rozwój Kodnia. Dzięki Sapiehom istnieje Kodeń ze swoim zamkiem, kościołami, sanktuarium Matki Bożej Kodeńskiej, Placencją. Stojący tutaj panteon Sapiehów, właściciele Kodnia, usytuowany jest w przestrzeni historycznego rynku Kodnia i zapewne jego atrakcja turystyczna będzie przyciągała uwagę odwiedzających naszą miejscowość. Szanowni Państwo, z tego miejsca dziękuję Pani Ewie Rafałko, dyrektor Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki, za pomysł stworzenia takiego miejsca i jego realizację. Dziękuję za zaangażowanie w pracę przy powstaniu panteonu pracownikom Gminnego Centrum Kultury. Składam wyrazy uznania i podziękowania dla artystów, którzy te figury wyrzeźbili. Dziękuję wszystkim osobom zaangażowanym w ustawienie rzeźb, a w szczególności panom Stanisławowi Rafałce i Rafałowi Pawlicowi wraz z jego pracownikami. Moje podziękowania kieruję także do firm i osób fizycznych, które dzięki darowiznom umożliwiły realizację tego przedsięwzięcia. Ze wstępnych rozmów z panią dyrektor wiem, że zrodził się pomysł na kolejny plener, w którym ma być uwieczniony powstanie trzech kolejnych rzeźb. Pawła Franciszka Sapiehy, założyciela Placencji, Kazimierza Nestora Sapiehy, współtwórcy Konstytucji 3 Maja i syna Elżbiety Sapieżyny, hrabiny Elizy Krasińskiej, właścicielki Kodnia w latach 1830-1900, która swoimi działaniami chroniła ołtarz i inne elementy wyposażenia kościoła świętej Anny. Ołtarz został wywieziony do Opinogóry, skąd wrócił bezpiecznie w 1928 roku do Kodnia. Mam nadzieję, że w przyszłym roku będę mógł Państwa zaprosić na odsłonięcie tych figur. Szanowni Państwo, zacznę od podziękowań za to, że tutaj z żoną i z wnukiem mogliśmy znaleźć się w Kodniu i wziąć udział w tej bardzo miłej i sympatycznej i jednocześnie patriotycznej, historycznej uroczystości. Dla rodziny Ruszczyców ten fakt też ma wielkie znaczenie, bo rok 1511 i dokument sprzedaży Kodnia Sapiehom gdzieś do tej pory niekoniecznie był ogólnie znany. Dzisiaj mi przekazałem zdjęcia tego dokumentu, który niestety spłonął w czasie II wojny światowej na ręce pana Rafałko i mam nadzieję, że znajdzie swoje poczesne miejsce tutaj w historii Kodnia. A teraz może tylko dwa zdania o rodzinie Ruszczyców, bo w 1511 roku, jak sprzedali Kodeń, wynieśli się na drugą stronę Bugu. Kupili dobra w Kobryniu, w Zbirochach i po tamtej stronie Bugu mieszkali i działali. Z rodziną Sapiehów po raz drugi Ruszczycowie mieli styczność, bo w roku 1836 mój prapradziad kupił majątek Bohdanów. Majątek Bohdanów nazwany od imienia Bohdana Sapiehy, który ma swoją historię jeszcze sięgając XVII wieku. Także dwukrotnie Ruszczycowie z Sapiehami się tutaj na tych terenach spotkali. Później historia rodziny Ruszczyców, tak jak wielu rodzin kresowych, potoczyła się podobnie. W 1944 roku front przechodzący niemiecko-rosyjski dokonał zniszczenia majątku Ruszczyców w Bohdanowie. Wszystko zostało zniszczone, spłonęło. Ale dzisiaj po wielu latach udało nam się
przyczynić do tego, że kościół w Bogdanowie sięgający historią XVII wieku został odbudowany. Do dzisiaj funkcjonuje i także i po polsku msze się tam odbywają. Zachował się cmentarz, gdzie pochowane są 4 pokolenia Ruszczyców. Dzisiaj oczywiście współpraca z Białorusią to zupełnie inna historia, ale do niedawna wielokrotnie z żoną, z rodziną, z wieloma znajomymi jeździłem na Białoruś po to, aby tę historię tamtych terenów, polskości przybliżyć. I mam nadzieję, że także i ta dzisiejsza uroczystość i ten panteon, który tu stanie i będzie świadczył o wielkiej historii rodu Sapiehów, będzie tę historię przypominał po wsze czasy, za co serdecznie wszystkim Państwu serdecznie gratuluję, bo takie inicjatywy powinny się w wielu miejscach w Polsce także powinny zaistnieć. I za to pani dyrektor, która tutaj była, tego wielką orędowniczką, jeszcze raz dziękuję i na wszystkim Państwu dziękuję za to, że mogliśmy tutaj w tej uroczystości wziąć udział. Dziękuję bardzo i do zobaczenia. Przyjechałam tutaj jako osoba reprezentująca pana starostę Mariusza Filipiuka. I z wielką radością dziękuję pani dyrektor za zaproszenie na tę uroczystość. Przekażę panu staroście, jakie cuda dzieją się kolejne w Kodniu, bo niewątpliwie to, co miałam okazję dzisiaj zobaczyć, to to, że z pomysłu pani dyrektor i rodzinnej, jak rozumiem, fascynacji historią, powstało tak piękne miejsce, które będzie na pewno kolejnym punktem dla turystów na mapie naszego powiatu, ale też i w ogóle południowego Podlasia. Gratuluję Państwu tak wspaniałej córki i Pani gratuluję tego, że jest Pani tak kreatywną, tak twórczą osobą i serce się raduje, że tacy ludzie zajmują się kulturą w naszym powiecie. Panu wójtowi również gratuluję, tak wspaniałej pani dyrektor i w ogóle takiego społeczeństwa, które jest zainteresowane kultywowaniem historii, takiego społeczeństwa, które pomaga w rozwoju tej historii i zachowuje pamięć o przeszłości. Bo musimy pamiętać, że kto nie ma przeszłości, ten nie może mieć przyszłości. Dziękuję jeszcze raz Państwu i gratuluję. Znaczenie rodu Sapiehów dla Kodnia i okolic z historycznego punktu widzenia przybliży nam społeczny opiekun zabytków powiatu bielskiego Stanisław Rafałko. Nazywam się Stanisław Rafałko, mieszkam w Kodniu. W zasadzie od zawsze. Moi przodkowie Jarosz i Felko oraz ich matka, wdowa Iwanicha Rafałkowa, są już wymienieni w inwentarzu miasta Kodnia w roku 1650. Tak długi staż zobowiązuje do poznania historii gniazda rodowego swoich przodków, czyli miasta Kodnia. Poświęciłem zgłębieniu tej historii wiele lat. Przed około 2 laty, w momencie rozpoczęcia się w Kodniu dużych remontów zabytków, podjąłem współpracę z kierownikiem delegatury Lubelskiego Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków Białej Podlaskiej, panem Arkadiuszem Bojczukiem. Chyba mój zasób wiedzy historycznej o Kodniu został zauważony, skoro pan kierownik wystąpił z rekomendacją do starosty bialskiego o powierzenie mi funkcji społecznego opiekuna zabytków. W styczniu tego roku pan Mariusz Filipuk, starosta bialski, ustanowił mnie społecznym opiekunem zabytków powiatu bialskiego i od razu pojawiło się wyzwanie. Rada Powiatu Bialskiego ustanowiła rok 2024 rokiem Lasów Polskich w powiecie bialskim, natomiast radni Sejmiku Województwa Lubelskiego przyjęli uchwałę w sprawie ustanowienia roku 2024 rokiem jubileuszu 550-lecia województwa lubelskiego. Gminy Centrum Kultury w Kodniu, aby się włączyć w te wydarzenia, postawiło na zorganizowanie pleneru rzeźbiarskiego, którego założenie było stworzenie Panteonu Sapiehów właścicieli Kodnia. Dla kultury las i drewno to materiał rzeźbiarski. Zaś jubileusz naszego województwa to też historia Sapiehów, którzy ją współtworzyli. Stąd też mój współudział w tym projekcie oraz dzisiejsza moja obecność. Bo zadaniem opiekuna zabytków jest także dbanie o zachowanie i propagowanie historii swojego regionu. Zostałem zobligowany, a nie wypadało odmówić pani dyrektor, do skompletowania listy kandydatów do Panteonu, przygotowania ich biografii, osiągnięć jako budowniczych i włodarzy Kodnia, ich udziału w tworzeniu historii Rzeczypospolitej obojga narodów.
Jak widzimy, założenie projektu przy udziale ludzi dobrej woli udało się zrealizować. Powstało dzieło 11 rzeźb osób naturalnej wielkości, przedstawiających właścicieli Kodnia w latach 1511-1800. Był nimi książęcy ród Sapiehów wywodzący się z Litwy, który w momencie założenia miasta Kodnia i określenia go gniazdem rodowym zapoczątkował okres kodeńskiej linii Sapiehów. Przystąpię teraz do zaprezentowania krótkich historii poszczególnych postaci. Założycielem miasta Kodnia w roku 1511 był Jan Iwan Sapieha, pisarz króla Aleksandra, wojewoda podlaski. Władał Kodniem do roku 1517. To właśnie Jan zakupił położoną nad rzeczką Kodeńką osadę Kodyń wraz z młynami w dniu 4 czerwca 1511 roku. I to jest świeża wiedza właśnie pozyskana od pana Ruszczyca, łącznie z dokumentami, także bardzo dziękujemy. W dniu 4 czerwca 1511 roku od braci Haczka i Afanasa Ruszczyców w oparciu o jej posiadanie uzyskał w dniu 7 czerwca 1511 roku od króla Zygmunta akt lokacyjny na założenie miasta Kodnia na prawie magdeburskim. Kodeń Ruszczyców z miastem Kodniem Sapiehów łączyła ulica Kodeńska, dzisiaj Sławatycka. W latach 1500-1513 Sapieha nabywa okoliczne miejscowości Błotków, Dobratysze, Okczyn, Kopytów, Zabłocie, Suchry, nieco dalej Wiśnice i Lisów, natomiast po wschodniej stronie Bugu Miedną, Rogoźno, Zbunin, Duricze, Białą Górę, Stradysz i Kołpin. Rozpoczął też budowę założenia zamkowego. Ufundował w mieście Godniu pierwszy drewniany kościół katolicki pod wezwaniem Świętego Ducha. Jan Iwan Sapieha urodził się w roku 1431, zmarł w roku 1517. Drugim właścicielem Kodnia był w latach 1519-1580 Paweł Iwanowicz Sapieha, wojewoda nowogrodzki, współtwórca Unii Lubelskiej w 1569 roku. Rozbudował wzniesiony na zamku przez ojca pałac. Około roku 1530 ukończył budowę cerkwi zamkowej. Praktycznie to Paweł zrealizował założenia lokacyjne miasta Kodnia na surowym korzeniu. Był też budowniczym portu rzecznego na Placencji, skąd były spławiane rzeką Buka, następnie Wisłą do Gdańska produkty rolne oraz drewno z Puszczy Kodeńskiej. Żył w latach 1481-1580. Trzeci w kolejności właściciel w latach 1580-1609 to Mikołaj Pawłowicz Sapieha, wojewoda witebski, współtwórca Unii Brzeskiej z 1596 roku. Wraz ze swoją żoną Anną fundował około roku 1590 drewniany kościół pod wezwaniem Świętej Anny w rynku Kodnia. Stał tutaj tuż obok bazyliki spłonął w około 1780 roku. Żył w latach 1529-1599. Czwarty właściciel w latach 1609-1644 to Mikołaj Pius Sapieha, wojewoda, kasztelan wileński, budowniczy bazyliki kodeńskiej, do której sprowadził synący cudami obraz Matki Bożej Kodeńskiej, przez co uczynił Kodeń miejscem kultu Matki Bożej Kodeńskiej, do którego zmierzają pielgrzymki z całej Polski. Żył w latach 1581-1644. Piątym właścicielem był w latach 1649-1654 Kazimierz Melchiades Sapieha, starosta krzepicki. Żył w latach 1625-1654. Większość swojego krótkiego życia poświęcił na obronę granic Rzeczypospolitej. Zmarł od odniesionych ran na polu bitwy. Miał 29 lat. Szóstym w kolejności w latach 1654-1659 był Jan Ferdynand Sapieha, cześnik Wielkiego Księstwa Litewskiego. Żył w latach 1630-1659. Oddał życie za obronę ojczyzny. Miał 29 lat. Siódmy dziedzic w latach 1659-1664 to Jan Fryderyk Sapieha, pisarz polny koronny, starosta owrócki. Żył w latach 1618-1664. Zmarł od odniesionych ran na polu bitwy. Miał 46 lat. Ósmy w latach 1664-1702 to Kazimierz Władysław Sapieha, wojewoda trocki. Większość okresu zarządzania poświęcił rozbudowie majątności kodeńskiej. To on ufundował w roku 1670 kaplicę świętego Wawrzyńca. Około roku 1686 dobudował do kościoła świętej Anny na rynku Kodnia kruchtę z chórem oraz dwie boczne kaplice. Należy tutaj wyjaśnić, że Mikołaj Pius Sapieha, budując tenże kościół, chciał jego wyglądem nawiązać do bazyliki świętego Piotra w Rzymie, czyli budując go na planie krzyża z okrągłą kopułą na skrzyżowaniu jego ramion.
Front kościoła wieńczył trójkątny szczyt, którego zdobienia przysłonięte teraz wieżą zachowały się do dzisiaj. Kazimierz Władysław żył w latach 1649-1702. Dziewiąty w latach 1702-1751 to Jan Fryderyk Łukasz Sapieha, kasztelan trocki. Dzięki jego zabiegom w roku 1723 miała miejsce jako czwarta w Polsce koronacja obrazu Matki Bożej Kodeńskiej, co uczyniło Kodeń znanym nie tylko w Polsce sanktuarium maryjnym. Jego zasługą jest też dobudowanie wieży z dzwonicą nad kruchtą kościoła świętej Anny w roku 1709, a także ufundowanie misji jezuickiej na już istniejącej Placencji. Żył w latach 1680-1751. Dziesiąty w kolejności w latach 1751-1757 był Jan Sapieha, generał major wojsk koronnych. Żył w latach 1732-1757. Zmarł w wieku 25 lat. Był mężem Elżbiety Sapieżyny i ojcem Kazimierza Nestora Sapiechy, późniejszego generała litewskiego, marszałka Konfederacji Wielkiego Księstwa Litewskiego i jednego z twórców Konstytucji 3 maja. Jedenastą i ostatnią właścicielką Kodnia w latach 1757-1800 była Elżbieta Zbrenicki-Sapieżyna, matka Kazimierza Nestora, polityk, przyjaciółka Stanisława Augusta Poniatowskiego. Z Kodnia uczyniła znaczący ośrodek rolniczo-przemysłowy. W sukno i obuwie produkowane w jej manufakturze na Placencji zaopatrywali się powstańcy Tadeusza Kościuszki. Elżbieta żyła w latach 1734-1800. Po jej śmierci Kodej przejęli Branicy, a następnie Krasińscy. Sapiechowie zaś nabyli Krasiczyn, podkreślając zawsze, tak jak później też ich potomkowie, Paweł Sapieha, założyciel PCK, czy brat Pawła, Adam Sapieha, kardynał metropolity krakowski, że są Sapiechami z linii kodeńskiej. Reasumując, poczęt 11 Sapiechów właścicieli Konia wykonany w ramach pleneru rzeźbiarskiego jest złożonym im hołdem za ich wkład w założenie i rozwój Konia, za pozostawienie nam współcześnie żyjącym sapieżyńskiego miasta Konia z zamkiem, ze swoimi kościołami, sanktuarium Matki Bożej Kodeńskiej, misją jezuicką i Placencją oraz za ich wysoki poziom patriotyzmu dla dobra ojczyzny. Analizując źródła historyczne życia Sapiechów, zarówno linii kodeńskiej, jak i różańskiej, nasuwa się stwierdzenie, że duża część mężczyzn tego roku poległa na polu chwały lub zmarła od odniesionych na nim ran. Należy w tej chwili uroczyście powiedzieć: Sapiechowie, przedstawiciele książęcego rodu, w tym panteonie stanęliście do apelu. Jako doświadczeni walce zbrojnej bojarzy litewscy strzegliście wschodnich granic Rzeczypospolitej obojga narodów. Cześć waszej pamięci. Kończę chcę podkreślić, że wyeksponowanie tej galerii na stałe przed Domem Kultury w Kodniu stanowi element edukacyjny dla młodego pokolenia, a także przybliża historię Kodnia Sapiechów dla jego mieszkańców oraz licznych rzesz pielgrzymów i turystów odwiedzających naszą małą ojczyznę. W skali roku jest to około 100 tysięcy. Historia Kodnia wyszła na spotkanie z jego mieszkańcami i gośćmi. Dziękuję za uwagę.